Dashbur wszystkim, z tej strony Jimmy z The Hunter Polska i dzisiaj chciałbym wam przedstawić kilka informacji na temat bernikli kanadyjskich oraz rozgrywki. Jak wiecie, w zeszły czwartek wyszły te piękne ptaki do gry i co jest nam potrzebne, żeby na nie polować? Oczywiście licencja lub konto premium, broń odpowiednia, wabiki, czatownie, bałwanki, co nie jest konieczne. A dlaczego? Ponieważ jeżeli macie jakiegoś kolegę, który posiada całe wyposażenie, wystarczy się z nim dogadacie, wejdziecie do niego na serwer w trybie wieloosobowym i będziecie razem z nim grać. Wystarczy tylko, że on ma wabiki. Co do wabików. Są dostępne trzy wabiki dźwiękowe. Wabik o długim zasięgu, wabik o krótkim zasięgu i wabik o długim zasięgu imitujący trzepotanie skrzydeł. Czyli tak, aż dwie sztuki. Każdy kosztuje 175 emsów. Wabik niebieski nie jest aż tak potrzebny. On służy tylko do tego, żeby blisko nas wylądowały gęsi i kluczyły w miejscu, w którym wabimy. Rafał, jesteś? A wabik o skrzydła o dużym zasięgu to jest tylko inna odsłona tego wabiku drewnianego, pierwszego z lewej strony. Oczywiście, dlaczego tak jest? Troszkę, żeby więcej im się zarobiło, ale w trybie wieloosobowym, jeżeli jeden gracz wabi tym drewnianym, drugi skrzydłami, jest o wiele większa efektywność schodzenia gęsi. Tak więc, naprawdę coś w tym jest. Co do bawanków, czyli, że tak powiem, sztuczne gęsi, czy odzorowanie gęsi z ceramiki, plastiku, czego tam jest to zrobione. Każda kosztuje 100 emsów. Do rozgrywki potrzebujemy około 6 sztuk czatowni. Myślę, że jest to podstawa, jeżeli chcemy polować właśnie tak z zasiadki. Najlepiej było, gdybyśmy kupili zestaw, bo w zestawie jest zawsze taniej. Tak? Jeden zestaw, ten, który bym najbardziej proponował, kosztuje 1196 emsów. Niestety jest on limitowany do 13 kwietnia 2014 roku. Czyli macie na to jeszcze, jak dobrze pamiętam, 12 dni albo 13. Tak więc jeżeli chcecie kupić, to polecam ten zestaw. Zawiera on wszystko, co będzie wam potrzebne do polowania na te piękne ptaki. Co mogę powiedzieć o samej rozgrywce? Jest łatwa, przyjemna, szybka. No i, że tak powiem, różniąca się od innych. Jeżeli polowaliście na kaczki, to wiecie, że tryb rozgrywki tam się zupełnie różni, ponieważ są to ptaki bardzo płochliwe, bardzo czujne, ciężko je podejść, tak? Natomiast jest to rozgrywka opierająca się na przelotach, czyli my siedzimy w tej czatowni, w zasiadce swojej i przylatują klucze tych ptaków. Jeżeli je słyszymy, to wtedy wabimy wabikami i one do nas schodzą i na nie polujemy. Ale resztę zobaczycie w grze, czyli widzimy się za jakieś 10 sekund i będziecie widzieli już piękną mapę Hirschfeld z moją małą terakotową armię. Witam wszystkich ponownie. Do zobaczenia. Znajdujemy się na mapie Hirschfelden i zapolujemy na gęsi. Oczywiście podstawowym wyposażeniem jest broń gładkolufowa, broń cięciwowa i rewolwer, które są dozwolone na ptactwo. Oczywiście musimy mieć dobrą amunicję, ponieważ do broni gładkolufowej możemy załadować na gęsi tylko i wyłącznie amunicję Birdshot, czyli śrut. Wabiki, oczywiście posiadam wabik długi, wabik krótki i wabik trzepot skrzydeł, również o długim zasięgu. Co do ubioru, nie ma to znaczenia, ponieważ czatownia i tak was wizualnie maskuje. Ja jestem ubrany w wojskowe moro i okularki. I oczywiście na tę czapkę świętego Patryka, która była darmowa, kiedy przenosili serwery. Jak widzicie, jest godzina 12. Jakiś mam uraz do tej godziny, ponieważ zawsze poluję w tych, tak powiem, godzinach. Jakieś inne mnie nie przekonują. O, słyszę, gęsi lecą. No, przed chwilą było takie małe gęganie. Co się działo, właśnie wbił do nas Kuba. I tak, tu są bawanki. To jest gęś żerująca. Tu mamy gęś stróżującą, czyli strażnik, a tu jest gęś odpoczywająca. Z każdej strony posiadam 24 bałwanki. Wiem, że jest to przesada, ale według mnie sprawuje to się bardzo dobrze. Minimalne ilość bałwanków do polowania z czatowni wynosi 6 sztuk. Oczywiście taki mały zestawik startowy kosztuje 1200 ems. Cena jest dość przyzwoita, ponieważ wszystko jest po takich, można powiedzieć, mini rabatach czy liścinkach, czyli zestaw kosztuje mniej. W zestawie zawsze taniej. Tak można powiedzieć. No i jest to prawda.
Oczywiście nie zapomnijcie, że musicie posiadać licencję do polowania na te ptaki. A co o samych nich? No, będziecie słyszeć je z daleka, jeżeli będą lecieć. Ptaki w The Hunter, które bazują na tym nowym trybie gry, czyli przelotach, są widoczne 600-700 metrów. My je słyszymy z około 200-250 i w momencie, kiedy je usłyszymy, możemy je wabić. Drewnianym wabikiem lub skrzydłami. Również pamiętajcie, wabik długi i wabik szepot skrzydeł najlepiej używać w połączeniu, czyli jeden gracz na trybie multiplayer używa długiego wabika, a drugi używa szepotania skrzydeł również o długim zasięgu. I teraz właśnie je słyszymy, lecą o dwie sztuki, bardzo duży klub. Zaraz zobaczycie, po co jest drewniany wabik, czyli wabik o długim zasięgu. On służy tylko i wyłącznie do tego, żeby zerwały się z nieba i wylądowały. Może nie wylądowały, leciały prosto na nas. Niebieski wabik służy do czegoś bardziej, że tak powiem, fascynującego. Jak widzicie, schodzą już. Okej, okay, to ja biorę tą po lewej, co do mnie leci. BB! Jak widzicie, już leżą, o i schodzą już wszystkie. I teraz chcę wam zaprezentować, jak działa niebieski wabik. Mhm, idą. Ta, spokojnie. Oczywiście... Ja nie zalecam, żeby używać go od razu, tylko jak będą schodzić, czyli jak zobaczymy, że lądują i teraz powinniśmy je zawabić. I wylądują dosłownie obok naszego namiotu. Widzicie? I teraz wystarczy zagwizdać, tutaj jest wąska, widzicie? Możecie sobie ładnie obejrzeć, jak chodzi. O, tak się zachowują te zwierzęta. Są bardzo blisko. Dobra, ładuj Stefan i strzelamy. No to bi. Leci, bi. Gdzie ona? No za daleko są. Oczywiście, jak widzicie, żeby usiadły, to nie jest jakaś efektywna, dlatego preferujemy strzelać po powietrzu. Ale już zamiast, widzicie, do czego służy. Niebieski bank. Albo z łuku do nich bić? Jak widzicie, rozgrywka jest bardzo łatwa, bardzo przyjemna i nie zabiera nam dużo czasu. Czyli jest świetne, jeżeli chcecie sobie popolować tak efektywnie, że w dużej ilości zwierząt, o, polecam wam to. Tu chyba jedna spłoszona jeszcze leci. Zaraz zobaczymy, czy będziemy mogli ją trafić. Prawdopodobnie nie, ale wszystko zaraz się okaże. No, nie spadło. Krótko mówiąc, za daleko. A był taki lipny ze mnie strzelec. Tak więc, jeżeli chcecie zagrać, stoi mój serwer. To macie do wyboru 3 hasła, a nawet 4. Wbijecie z hasłem THP, Gengawa, Gengawy, Gęsi. Spróbujecie któreś z tych 4 haseł i na pewno wbijecie. A jeżeli chcecie sobie pograć gdzieś tam prywatnie, wystarczy do mnie napisać i gdzieś tam wieczorem postawię serwer, nie będzie problemu. Życzę wam udanej rozgrywki, mam nadzieję, że wam pomogłem. Jeżeli tak, łapka w górę, jeżeli nie, łapka w dół. Dzięki wielkie za obejrzenie.